Próba mikrofonu. Zobacz, że ona ciebie widać całego. No pewnie. Jakiś włos, a nie, to cień. Stoją mi włosy? To może być cienie. Dobra, na green screenie. Chciałbym poruszyć temat uprawy bananowca Musa Basio. Wróć, żona, jak to było? Bananowca Musa Acuminata. Dostępne są w Leroy Merlin, w Brico Marsze, tak? Brico Marsze, w Biedronce i w innych większych supermarketach, a nawet na Allegro i w sklepach internetowych. Większość osób was zaczyna od tego bananowca i przychodzi potem zima i zaczyna bananowiec marnąć. Pierwsza podstawa to za dużo podlewacie zimą. Dobrze, że ona mówi, nie? Uf. Tak. Praktycznie zaprzestajemy podlewać tak listopad, aż lepiej jak banan będzie marniał, troszeczkę będą liście opadały, niż ma być przelewany. Dlaczego? Bo przyjdzie styczeń, luty czy grudzień, banan przestaje rosnąć, tak, mowa cały czas o Musa Acuminata, i zaczyna zamierać. Jedno, co jest dobre, to przychodzi wiosna i przeważnie jak główny pień, bananowy, z którego kupiliście, zamiera, no to zaczynają wypuszczać młode odrosty. Ale przecież nie o to chodzi. Każdy chciałby się doczekać swoich, o, bananków w domu. Mi się to już przez 4-5 lat nie udawało z Musa Acuminata. I w tym roku posadziłem, w tamtym roku posadziłem w 2017 na Acuminatę do gruntu w szklarni. Jak na razie jest ok. Kto ogląda mój kanał, to wie. Zobaczymy, jak to będzie dalej sobie rosło. Także to jest jeden z większych problemów w domu, podlewanie zimą. Zresztą każdego bananowca, nawet jak jakiś inny bananowiec macie, to no nie wolno po prostu podlewać w zimę. Kolejna sprawa, przędziorki pod liśćmi. Sprawdzajcie takie malutkie, wysysające pajączki pod liśćmi bananowców. One zaczynają żółknąć od spodu i potem liście całe padają. To nie problem zauważyć. Cięcie. Wróciłem. Jak je usuwać? Są preparaty na to, które nie działają. Dużo już używam preparatów. To podam wam link na forum, tam piszemy o tych preparatach. Jedyna opcja, zmywanie z liści gąbką mokrą tych po prostu przędziorków sero co tydzień, co dwa. Ktoś to lubi uprawiać, jakieś rośliny, to żaden problem, żeby coś takiego zrobić. Albo kąpiel w wannie. Bierzemy sobie bananowca i spryskujemy od spodu ciśnienia wody. Taki problem. W sumie to nie problem. Kolejna sprawa w zimę. To dostęp do światła. Jak najjaśniejsze miejsce. Bananowiec musi mieć trochę światła z zewnątrz. No, tak wysiłem się. Muszę się podrapać. No, co do doświetlania. Czyli postawcie po prostu na parapet na oknie południowym, albo jak macie salon, to jak najbliżej drzwi balkonowych. A najlepiej jak ma ktoś z was oranżerię, czy szklarnię, tak jak ja, z ogrzewaniem, czy ogród zimowy, w takich warunkach trzymać. I przypominam, nie podlewać zimą. Jak macie pytania, to pytajcie, starczy, bo o czym tutaj jeszcze gadać. Ten oto sposób przetrwa wasz bananowiec do wiosny i będzie sobie rósł dalej. I przy okazji też wypuści odrosty, ale przynajmniej nie padnie główny pień. I o to chodzi w uprawie bananów, co nie? Szczególnie mowa o Musa Acuminata, Dwart Candivash, czy jak to się mówi, nieważne, nie znam angielskiego. To na tyle. Na razie. No.